Kwestia banów w World of Warcraft to zawsze jest jakaś taka ciekawa sprawa. Ostatnio można było dostać bana za... Dziś z kolei bana można dostać w zasadzie nie na World of Warcraft, ale za stwierdzenie World of Warcraft na Twitchu, które ociera się o postrzelenie mitycznego stworzenia. G2A to serwis, z którym współpracuję od lat. Możecie znaleźć tam gierki i nie tylko. Możecie znaleźć je taniej. Również z moim kodem Nexus możecie dostać 3% zwrotu na wasz portfel. Na dole są linki, jeżeli jesteście zainteresowani ofertą. Zapraszam. Dzień dobry, cześć moi drodzy. Ostatnio pojawiła się całkiem ciekawa sytuacja. Jako że bardzo często rozmawiam o takich podbanowych sytuacjach, to stwierdziłem, że też opowiem i o tym. Więc niektórzy streamerzy z World of Warcraft i w sumie nie tylko podostawali bany na jakieś 30 dni czy coś koło tego za to, że użyli stwierdzenia naga. Czym jest naga? No naga w świecie World of Warcraft jest to nic innego jak mityczne stworzenie, taki powiedziałbym jaszczur, czy bardziej coś na zasadzie jakiegoś takiego wodnego węża, czy coś w tym stylu. No i pojawiają się bardzo często w różnych zakątkach świata, no i wiecie, są one powiązane z wodą, jakieś tam różnego rodzaju trójzęby, magia wody, elektryczności i tak dalej, i tak dalej. No ale co to ma związanego z banem na Twitchu? Jak można za coś takiego dostać bana? No to zaczynajmy. Generalnie jest sobie jeden taki streamer, który nazywa się Savix. No i jak to teraz bywa w świecie World of Warcraft, streamuje on bardzo dużo klasika, jak zresztą my wszyscy. I akurat teraz mamy przedział levelowy około 40, więc jakby z każdym tym levelem wyżej, z każdym tym capem możemy zdobyć coraz to inne przedmioty i w tym przypadku jesteśmy w stanie zdobyć bardzo fajny przedmiot, chodzi dokładnie o trinket. Trinketów jest mało, dokładnie nie pamiętam jak ten trinket się nazywa, właśnie dosłownie przed chwilą wyleciało mi to z głowy. Dam w komentarzach na dole i podepnę, żeby nie było. W każdym razie ten trinket leci właśnie z bossa Nagi, który jest rare spawnem. Czytaj, jest to po prostu mobek, który respi się, pojawia się na mapie raz na jakiś czas. No i jakby czas respawnu zajmuje około 32 do 36 godzin. Stąd też trzeba bardzo długo na niego czekać, kampić w jednym miejscu albo po prostu być fartem i się tam pojawi. Zdobycie tego przedmiotu nie jest gwarantowane, więc bywa tak, że po prostu trzeba go zabić parę razy. No i właśnie wcześniej wspomniany streamer Savix dosyć dużo na niego kampił, również kampili na niego inni gracze, natomiast Savix musiał go zabić dwa razy. Znajduje się to mniej więcej w tym miejscu tutaj, w Arathi Highlands. Mamy taką przystań, mamy taki jakby port, gdzie na dole pod wodą, na rafie koralowej, przy jakichś tam kamieniach, mamy zatopione statki i w tych statkach właśnie panoszą się nagi i tam w jednym z tych statków spawnuje się właśnie ten boss. Savix już raz tego moba zabił, no i nie udało mu się zdobyć trinket, więc kampił na niego znowu. Postanowił on opowiedzieć tą historię właśnie swoim widzom, no i to doprowadziło do całej tej sytuacji. Otóż wspominał on o tym mobie jako Prince Naga, czytaj, że jest to Książę Naga, dlatego że nie znał pełnej nazwy, no i dlatego w ten sposób właśnie przedstawiał tą postać. And then yesterday I saw Prince Naga, right? Następnie w wyniku wydarzeń, że zespawnił się ten mob, musiał po prostu go stagować. System World of Warcraft pod tym względem się nieco zmienił. Kiedyś wyglądało to w ten sposób, że każda pierwsza osoba lub pierwsza grupa pięcioosobowa, która uderzy moba, dostanie za tego moba kredyty, czytaj, dostanie exp, dostanie loot itd., itd. Więc Savix, będąc samemu, musiał po prostu szybko uderzyć tego moba jako pierwszy, żeby zagwarantować sobie zdobycie tego lootu. Jako że gra on klasą Rogue, no to musi on podejść na blisko i go uderzyć, więc żeby po prostu zrobić to szybciej, użył swojego łuku czy tam strzelby, żeby po prostu strzelić do tej nagi, a następnie po prostu go stagować. Więc w opowieści, gdy opowiadał on właśnie o tym, jak właśnie pokonał tego moba, powiedział on dosłownie, że on musiał zastrzelić albo strzelić w tego nagę. I saw so fast. Got my gun out. Shot that naga. Po angielsku brzmiało to dosłownie "So I shoot that naga". I tu wkraczamy na dosyć grząskie terytorium. Dzięki YouTube za demonetyzację! Jeżeli chcecie mi nadrobić to, że teraz właśnie wyłączę mi monetyzację, to możecie wbić na Twitcha i zasubskrybować. Dziękuję bardzo.
No i się zaczęło. Jakby ludzie zaczęli szotować ten moment, czy tutaj wycinać po prostu ten fragment wypowiedzi, gdzie on strzelił tą nagę. I zaczęli wysyłać to po różnych streamerach. Różni inni streamerzy mieli po prostu z tego niewąską bekę. No i następnie zaczęli po prostu używać to jako mema. Zaczęli po prostu pisać o tym. Później pojawił się bodajże raid do właśnie Saviksa, gdzie ludzie po prostu spamowali shoot that naga. No i jakby za to ci ludzie dostali bana, później następni streamerzy zaczęli dostawać bany i ktoś może zapytać, dlaczego? Generalnie ci, którzy są niespostrzegawczy albo po prostu nie połączyli nieco wątków, mogą być troszkę ten, no to już tłumaczę. Generalnie naga jest bardzo podobny do innego bardzo nieładnego słowa, którego lepiej nie używać generalnie. Jest to oczywiście dosyć nieładne, zakazane między innymi na Twitchu, na YouTubie. Broń Boże, żebym powiedział to ja. Więc naga jest bardzo podobne do pewnego innego słowa i jest jeszcze inne pewne miasto, które jest stolicą Łotwy, które również brzmi bardzo podobnie. No i tutaj jakby to miasto nazywa się Ryga. Jeżeli połączycie to wszystko ze sobą, to wychodzi wam dosyć ciekawa kompilacja. Jeszcze do tego dołóżcie, że trzeba zastrzelić tą nagę. I się oczywiście posypało. W ten sposób streamerzy, którzy właśnie gdzieś tam mówili do siebie naga w takim kontekście, albo po prostu zaczęli używać tego stwierdzenia, zostali zbanowani. No i sam Savik zrobił właśnie na ten temat film. Zresztą będzie podlinkowany w opisie, jeżeli chcecie zapoznać się dokładnie z całą tą historią. Jest to całkiem ciekawe. Jest to takie całkiem ocierające się o Monkatos, więc każdemu polecam raczej trzymać się z dala od tego stwierdzenia. Ja też postaram się tego jakoś tak może nadmiernie nie używać. Natomiast troszkę dochodzimy tutaj do takiego paranoicznego stanu w momencie, gdy pewne podobne słowa będą odzwierciedlały jakieś inne słowo. Wyobraźcie sobie po prostu powiedzieć coś, co jest niefajne, mówiąc inne słowo. Czytaj, kompletnie inne, niezwiązane słowo, które jest podobne do brzydkiego słowa, będzie uznawane za po prostu coś niefajnego. To mniej więcej jakby ktoś miał powiedzieć mucha, a następnie dostałby wpysk za to, że brzmi bardzo podobnie do rucha. Więc szczerze moje stanowisko wygląda w ten sposób, że była to śmieszna sytuacja. Sam Saviks nie był do końca jakby taki, jakby świadomy tego, że w ten sposób to przedstawił. Dopiero ludzie, którzy po prostu jakby podmienili kontekst, zaczęli robić z tego mem. W ten sposób inni ludzie po prostu powtarzając to, bo jest to po prostu trochę śmieszne, striggerowali ludzi na Twitchu i dostali bana. Więc czy ten ban, moi drodzy, jest słuszny według was? Napiszcie na dole w komentarzach. Moim zdaniem troszkę to przesadne, no chyba, że ktoś by to tak z takim premedytacją po prostu chciał w ten sposób przedstawić, więc napiszcie na dole w komentarzach, zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam się podobało, jeśli nie, to łapka w dół. No i uważajcie, bo jeśli nie dacie łapki w górę albo łapki w dół, to naga ukradnie wam rower. Shit.